Janusz Geisler, Hazera, przystanek Papryka w drodze do Max Plonu. Kontynuujemy nasz projekt. Dzisiaj jestem w Potworowie. Podglądamy rośliny około miesiąca po posadzeniu i dzisiaj będziemy się szczególnie koncentrować na aspekcie nawożenia roślin papryki w tym początkowym okresie wzrostu. Jesteśmy w innym obiekcie na terenie Potworowa, gdzie faza wzrostu już jest dużo wyższa. To jest drugie piętro, które jest w fazie kwitnienia. Owoce z pierwszego poziomu w zaawansowanym wzroście. Także mamy praktycznie zupełnie inny przypadek, w którym należy dążyć do utrzymania wzrostu i kwitnienia kolejnego piętra, gdyż roślina jest mocno obciążona owocami, co powoduje, że są problemy z zawiązywaniem owoców, z kwitnieniem, z problemy z dostarczaniem wapnia, który jest kierowany do owoców i do dolnych liści, więc w takich sytuacjach należałoby zachować niski poziom nawożenia azotowego. Dobrym rozwiązaniem jest nawóz z zrównoważoną formą NPK. Taki na przykład Profit 18-18-18. W tej fazie już zaczynają się problemy z odżywaniem wapniem, ponieważ wapń pobierany przez korzenie jest transportowany zarówno do dolnych liści, jak i do owoców. Natomiast najmniej otrzymują młode liście wierzchołkowe, dlatego tak ważnym zabiegiem będzie dolistne uzupełnianie tego wapnia, na przykład chelatem wapnia CA/DHA, który ma trafić właśnie do tych młodych liści i zawiązków kwiatów. Można pokusić się o dolistne stosowanie nawozów fosforowych, ażeby utrzymać dobre kwitnienie, dobry stan wierzchołków. Przy tym obciążeniu owocami ważne jest niezmiernie nawożenie mikroelementowe, gdyż rośliny są mocno obciążone już, są niewielkie, a już mają duże owoce, które pobierają większość składników, więc podawanie mikroelementów byłoby tu jak najbardziej wskazane. Można to łączyć właśnie z nawozami NPK w formach takich wieloskładnikowych. Skoro dzisiaj mowa o nawożeniu, to chciałbym się też rozprawić z pewnym mitem, który funkcjonuje tutaj czasem również w rejonie Potworowa, a dotyczy saletry wapniowej. Proszę Państwa, saletra wapniowa nie podnosi odczynu podłoża. Jest nawet nawozem lekko zakwaszającym. Czasami słyszy się głosy, nie mogę stosować takiej saletry, ponieważ mam przewapnowane pole, przekredowane, odczyn mam za wysoki. Akurat ten nawóz powinien być traktowany w nawożeniu takim jak w fertygacji, jako nawóz głównie azotowy. Wapń pełni tam rolę uzupełniającą. Zupełnie inaczej rzecz się ma, jeżeli stosujemy saletrę wapniową jako nawóz dolistny. W drodze do Max Plonu potrzebujemy optymalnego nawożenia. Być może to jest u Was właśnie ten moment, kiedy należy rozważyć zmianę programu nawożenia, uwzględniając uwagi Włodka. Na dzisiaj tyle. Do zobaczenia wkrótce. Hazera. Growing together.